To już kolejna historia, która pokazuje, że wędkarstwo to w rzeczywistości bardzo niebezpieczny sport, a jego miłośnicy często kończą tragicznie. Będzie to również kolejna opowieść o polskim systemie niesprawiedliwości. Zapraszam na Zbrodnie prowincjonalne. Gdyby dzisiejsza historia była filmem, nie mogłaby liczyć na Oscara, bo jej bohaterami są wyłącznie biali mężczyźni. Bardzo młodzi mężczyźni zresztą. Dwóch z nich podczas brutalnego ataku w niedzielne popołudnie zginęło, pięciu zostało skazanych za zbrodnie, z czego dwóch konsekwentnie nie przyznaje się do winy. No i jest jeszcze dwóch innych tajemniczych, których nazwisk nie wolno wymawiać, bo nigdy nie trafili na listę podejrzanych. Jest to też opowieść o tym, jak można skazać człowieka na dożywocie bez żadnych dowodów rzeczowych, wyłącznie na podstawie zeznań współoskarżonego i to współoskarżonego, którego wiarygodność jest bardzo wątpliwa. Tym razem cofniemy się do roku 1998 i powiem Wam, że to pierwszy taki rok, w którym nie ma aż tylu ciekawych wydarzeń, o których chciałabym Wam opowiedzieć, szczególnie takich polskich. W 1998 roku powstała nieistniejąca już dzisiaj sieć telefonii komórkowej Idea. Premierę miał film Złoto Dezerterów. W USA kończył się proces Una Bombera, czyli Teda Kaczyńskiego, który został skazany na dożywocie, ale za to wybuchła afera rozporkowa tak zwana, czyli skandal z ówczesnym prezydentem Billem Clintonem w roli głównej oraz Moniką Lewińską w roli no wiadomo jakiej. To był też rok, w którym Gary Halliwell opuściła grupę Spice Girls, w kinach leciał Armageddon i Szeregowiec Ryan, a na listach przebojów wciąż można było usłyszeć Celine Dion i My Heart Will Go On. Był to też rok, w którym ta piosenka dostała Oscara, a film, z którego pochodziła, czyli oczywiście Titanic, zgarnął ich łącznie 11. Poza tym w radiu leciała piosenka Cały mnie zespołu Piersi, zakręcona Reni Jusis, a zespół Backstreet Boys przypomniał wszystkim, że wrócił piosenką Everybody. To skoro już macie w głowie te przeboje, możemy przenieść się do Giżycka. To miejscowość dobrze znana wszystkim miłośnikom żeglarstwa, chociaż pewnie nie tylko. Położona jest w sercu krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Kojarzy się więc z jeziorami, przystaniami, w których cumują łódki i ogólnie wakacyjnym wypoczynkiem na Mazurach. Ale poza tym Giżycko to również miasto, w którym żyje ponad 29 tysięcy mieszkańców, więc jak na zbrodnie prowincjonalne to duże miasto, choć ogólnie tak w statystykach jest oczywiście określone jako miasto niewielkie. Kobiety stanowią tu ponad 52% populacji, czyli więcej niż zwykle. Liczba mieszkańców z roku na rok lekko spada, przyrost naturalny też jest ujemny, minus 1,7, a więc jeszcze mniejszy od średniej krajowej. Bezrobocie jest dość spore, w 2019 roku wyniosło 8,1, znacznie więcej od średniej krajowej, a w 1998 roku to bezrobocie przekraczało 20%. Duża część dochodów pochodzi tu oczywiście z turystyki, z działalności sportowej, głównie tej związanej ze sportami wodnymi. Oprócz sportowych atrakcji jest tutaj też trochę zabytków. Samo Giżycko powstało w XVI wieku, ale już wcześniej te tereny były wspominane w różnych kronikach, także jego historia jest dość długa. Jednym z większych zabytkowych obiektów jest XIX-wieczna twierdza Boyen, która powstała, by bronić dostępu do Prus Wschodnich. Jeśli chodzi o stopień przestępczości w Giżycku, to nie jest on taki wysoki, 17,51 przestępstw na 1000 mieszkańców, poniżej średniej krajowej, która wynosi trochę ponad 20, a ich wykrywalność jest plus minus na poziomie średniej krajowej. Planów działań priorytetowych dzielnicowego jest natomiast kilka, bo jest kilka rejonów wytyczonych, ale we wszystkich właściwie tych rejonach problem jest dokładnie ten sam. Dochodzi tam do grupowania się osób w wieku 20-50 lat, które spożywają alkohol i zaśmiecają teren butelkami i kapslami. I rejony, w których do tego dochodzi, to jest m.in. rejon sklepu Szklanka. No jak sklep się tak nazywa, to ja niczego innego bym się tam nie spodziewała. Ale jest też wzgórze Świętego Brunona, które będzie właśnie miejscem zbrodni, o której dzisiaj opowiem. Także nie zostaje mi nic innego, jak tylko
przejść już do właściwej historii. Był październik. W Giżycku sezon już się skończył, turyści wyjechali, łódki i żaglówki stały już w portach, w przydomowych ogródkach, szopach i gdzie tam tylko kto trzymał łódki. Czekały na kolejny rok. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie jest coś strasznie przygnębiającego w widoku takich turystycznych miejscowości poza sezonem. Pozamykane bary, sklepy z pamiątkami, wypożyczalnie sprzętu wodnego, wszystko zabite dechami, zastawione jakimiś dyktami, czeka na kolejny rok i wydaje się takie wymarłe i opuszczone. I w październiku 1998 roku trochę tak pewnie musiało wyglądać Giżycko. W niedzielę 11 października 1998 roku, w dzień wyborów samorządowych w Polsce, bracia Adam i Szymon postanowili wybrać się na ryby. Byli jeszcze za młodzi na to, żeby głosować w wyborach. Adam miał 15 lat, a Szymon 11. I niestety nie było im pisane, żeby kiedykolwiek osiągnąć wiek, w którym przysługują prawa wyborcze. Na miejsce połowu wybrali kanał Łuczański, łączący jezioro Niegocin z jeziorem Kisajno. Osoby, które żeglują po Mazurach, pewnie znają ten kanał, przepływa nim latem wiele łódek, chociaż w 1998 roku przypuszczalnie ten kanał i jego okolice wyglądały jeszcze trochę inaczej niż dzisiaj, bo minęły już 22 lata. W każdym razie jesienią kanał opustoszał i chłopcy zamierzali łowić tam ryby. Zabrali ze sobą wędki, co pewnie ma sens w takich okolicznościach. Znaleźli miejsce nad kanałem, pod mostem, zarzucili wędki. No i to był ostatni raz, kiedy widziano ich żywych. Tego wieczora Adam i Szymon nie wrócili już do domu. Rodzina oczywiście była przerażona, nie było żadnego powodu, dla którego obaj bracia mieliby uciec. Adam miał wprawdzie problemy w szkole, nie uczył się zbyt dobrze. Nie dlatego, że był leniwy, nauka sprawiała mu po prostu trudności. Dokuczały mu też inne dzieciaki ze szkoły, które wykorzystywały jego słabość. Ale to nie był powód, żeby Adam miał uciec z domu i to jeszcze z młodszym bratem. Rodzina nie miała wątpliwości, że stało się coś złego, ale przez kilka kolejnych tygodni matka nie miała pojęcia, co dzieje się z jej dziećmi. Chłopcy byli poszukiwani w całej okolicy, wciąż nie było po nich śladu. I dopiero 15 listopada, więc niewiele ponad miesiąc od zaginięcia braci, człowiek przechodzący w pobliżu kanału w okolicach wzgórza Świętego Brunona nad jeziorem Niegocin zauważył przykryte gałęziami ciało. Okazało się, że był to Adam. Ciało chłopaka wyglądało strasznie. Z jego ust wystawały trzy długie kije wbite w gardło chłopca. Twarz miał zmasakrowaną, ciało też nosiło liczne ślady pobicia. No i tu nastąpiło już pierwsze zaniedbanie policji, bo na miejscu przestępstwa nie zabezpieczono żadnych śladów. To prawda, że minęło już trochę czasu, pewnie przez ten czas nieraz padał deszcz i większość śladów została zatarta, ale jednak było to mało uczęszczane miejsce, przynajmniej o tej porze roku i nadal mogły się tam znajdować jakieś przedmioty, które mogły zostać później wykorzystane jako dowody w sprawie. Być może teraz po latach można by spróbować pobrać z nich próbki DNA, ale takich materiałów nie ma, po prostu nie zostały przez policję zabezpieczone. Nie wiemy, czy cokolwiek tam się znajdowało, no bo policja po prostu tego nie sprawdziła. Swoją drogą w mojej głowie zaczyna się teraz kształtować kolejna zasada zbrodni prowincjonalnych. Łowisz ryby, giniesz. Przerabialiśmy to już przy Mateuszu z Ujazdowa, przy morderstwach w Lisewie Malborskich i okolicach. Wszyscy się śmieją z wędkarzy, że to takie nudne hobby i tylko się siedzi, moczy kija przez kilka godzin i nic się nie dzieje, jak w polskim filmie. A tymczasem łowienie ryb może być naprawdę ryzykowne, jak pokazują ostatnie historie. Ciała Szymka wciąż nie było, ale teraz już nie było wątpliwości, że obaj bracia zostali w jakiś sposób zaatakowani, a brutalność, z jaką potraktowano Adama, sugerowała, że mógł on być głównym celem tego ataku i że sprawcy mogli mieć z nim jakiś konflikt. Uwagę śledczych zwróciły pogłoski, że przed swoim zaginięciem Adam przechwalał się, że wie, kto jest winien podpalenia jednej z restauracji w Giżycku. Chodziły słuchy, że były tam jakieś porachunki gangsterskie. Stary motyw, oczywiście właściciel nie płacił haraczu, więc puścili z dymem jego lokal. Jednak większość mówiła, że dzieciak fantazjował i w rzeczywistości nie mógł nic na ten temat wiedzieć, ale może winni nie byli tego tacy pewni i woleli nie ryzykować. Pamiętajmy, że to były lata 90. i wszystkie niewyjaśnione historie tłumaczyło się wtedy gangsterskimi porachunkami, nawet nieraz słusznie. Tuż przed świętami policja dokonała pierwszego zatrzymania.
najpierw 18-letniego Roberta. Podobno w mieszkaniu chłopaka zostały znalezione poplamione krwią ubrania. Chłopak pochodził z rodziny, która pojawiała się w policyjnych kartotekach już od pewnego czasu. Ojciec chłopaka siedział w więzieniu za zabójstwo, bracia byli już notowani, a sam Robert, najmłodszy z nich, też już nieraz łamał prawo, dopuścił się rozboju, przebywał też przez pewien czas w poprawczaku. Znał Adama ze szkoły i nie łączyła ich przyjazna relacja do tego stopnia, że mama Adama udała się do szkoły ze skargą na Roberta. Jej syn bał się starszego kolegi do tego stopnia, że coraz częściej opuszczał z tego powodu szkołę, chodził na wagary. Robert go bił, wyzywał, ogólnie uwziął się na niego. Pewnie każdy, kto pamięta cokolwiek z czasów szkolnych, może sobie wyobrazić, jak takie gnębienie mogło wyglądać. W każdej szkole były takie dzieciaki, które tego doświadczały i wszyscy wiemy, że zwykle w przypadku tych najbardziej zdeprawowanych uczniów, którym nie zależało na stopniach, na dalszej edukacji, szkoła właściwie niewiele mogła zrobić. Często nauczyciele bali się tych osób, tak samo jak uczniowie. Matka Adama udała się też z tą sprawą na policję, ale i tutaj nie potraktowano tego zbyt poważnie. Prawdopodobnie nawet nie został sporządzony oficjalny protokół. Zatrzymany Robert zeznał, że 11 października wyszedł na miasto, żeby napić się z kolegami, Sebastianem i Piotrem, lat 14 i 15, także świetni kumple od kielicha. Obaj byli wtedy oczywiście nieletni, wobec czego ich tożsamość była chyba trochę bardziej chroniona niż w przypadku pełnoletnich sprawców. W każdym razie dzisiaj niewiele o nich wiadomo, tyle że zostali aresztowani wkrótce po zatrzymaniu Roberta i doskonale wiedzieli, co się działo tamtego dnia nad kanałem. Podczas przesłuchania jeden z zatrzymanych miał powiedzieć, gdzie jest ukryte ciało Szymona, choć w niektórych artykułach na temat tej sprawy można przeczytać, że zwłoki wypłynęły w jeziorze Niegocin i zostały zauważone, z innych natomiast, że po odnalezieniu ciała Adama policja przeprowadziła dokładne przeszukanie okolic wzgórza Świętego Brunona i w ten sposób trafiła na miejsce ukrycia zwłok. Także nie wiem, która z tych wersji jest prawdziwa. W każdym razie o odnalezieniu Szymka wiadomo znacznie mniej niż o tym, w jakich okolicznościach znaleziono jego brata. Może policja celowo nie ujawniła informacji o tym, jak do tego doszło. Wiadomo na pewno, że w grudniu ciało Szymona zostało odnalezione, chłopiec został uduszony, a zwłoki były ukryte gdzieś w pobliżu jeziora. Według zeznań Roberta tamtego dnia pod sklepem wszyscy trzej mieli natknąć się jeszcze na dwóch chłopaków. Marcina, na którego mówili Chmiel, i jego kolegę, którego Robert znał pod pseudonimem Szklane Oko. Tak określano go w okolicy i powodem tego był, bez zaskoczeń, fakt, że chłopak miał protezę oka. Według Roberta zdarzenia podczas tamtego popołudnia wyglądały następująco. Chmiel i Szklane Oko wspólnie z nim i jego kolegami poszli nad jezioro, żeby się napić. Obok miejsca, które wybrali na swoją biesiadę, łowili ryby Adam i Szymon. Szklane Oko miał wtedy powiedzieć, że tam stoi konfident, po czym złapał Adama i zaciągnął go kawałek dalej, gdzie zacisnął mu na szyi szalik i zaczął nim dusić. Piotr miał w tym czasie na polecenie starszego chłopaka pilnować 11-letniego Szymka. Robert zasłaniał się tym, że był pijany, przez co nie pamięta zbyt dokładnie, jak następowały po sobie te kolejne zdarzenia. Powiedział, że nie poszedł za chłopakami, bo był zbyt pijany i nie był w stanie zejść z górki. Natomiast prowodyrem tych działań miał być Szklane Oko, a pomagał mu Chmiel, czyli Marcin. To Szklane Oko pobił Adama, później ktoś skakał leżącemu na ziemi chłopcu po twarzy, a na koniec Szklane Oko wbił mu w gardło te kołki. Wreszcie kazał młodszym chłopakom przyciągnąć gałęzie do przykrycia ciała, co ci uczynili, a w międzyczasie płaczącego Szymona, który temu wszystkiemu się przyglądał, zaciągnęli nad jezioro i tam utopili. Robert twierdził, że nie widział tego, że było już wtedy ciemno. O tym, że Szymon został utopiony, dowiedział się od dwóch starszych chłopaków. Na koniec cała piątka miała złożyć przysięgę, że to, co się wydarzyło nad jeziorem Niegocin, pozostanie tylko między nimi. I pewnie już zauważyliście jedną nieścisłość. Dlaczego Krzysztof, bo tak naprawdę miał na imię 19-latek nazywany przez Roberta Szklanym Okiem, nazwał Adama konfidentem? Jedyną osobą, na którą doniósł Adam, czyli poskarżył się, że ten go prześladuje, był Robert.
Nie ma więc za bardzo powodu, dla którego to Krzysztof miałby uważać Adama za konfidenta, w przeciwieństwie do Roberta, który mógł mieć do niego żal o coś takiego. Zeznania Roberta potwierdzili jednak Piotr i Sebastian. Powiedzieli prawie dokładnie to samo, może aż zbyt dokładnie nawet. Z zeznań trzech nastolatków wynikało jasno, że zbrodni dopuścili się jedynie Krzysztof i Marcin, natomiast Robert, Piotr i Sebastian tylko się przyglądali, niezbyt dokładnie pamiętali, pomagali przy przykrywaniu zwłok, kogoś tam przytrzymali, ale generalnie na nikogo nie podnieśli ręki. I wszystko to, co mówili, brzmiało bardzo spójnie i konsekwentnie, trochę za bardzo spójnie jak na traumatyczne wspomnienia podpitych nastolatków. 20-letni Marcin Chmielewski, Chmiel, został zatrzymany przez policję jako pierwszy. Krzysztof Kaczmarczyk, czyli Szklane Oko, jego sąsiad, stał wtedy na klatce i patrzył, jak zabierają jego kolegę, nie mając pojęcia, co się dzieje. Żaden z nich nie miał do tej pory problemów z prawem. Znali się z podwórka, więc przez większość swojego życia Marcin pracował z ojczymem Adama w warsztacie, znał więc chłopaka, ale no była to raczej taka znajomość z widzenia. Była między nimi zbyt duża różnica wieku, żeby jakoś tam się bliżej przyjaźnili ze sobą. Natomiast co do trzech podejrzanych, Roberta, Piotra i Sebastiana, Marcin twierdził, że nie zna żadnego z nich. Upierał się też, że 11 października nie spotkał się ze swoim kolegą Krzysztofem. Pamiętał natomiast dokładnie, co robił tamtego dnia, że poszedł wtedy do lokalu wyborczego, gdzie po raz pierwszy w swoim życiu wziął udział w głosowaniu, do czego namówił go ojciec. Większość dnia spędził jednak w domu. Oprócz wyjścia na wybory i do kościoła schodził jedynie na chwilę do piwnicy. W domu byli też wtedy inni członkowie jego rodziny, którzy potwierdzili jego słowa, no ale policja im nie wierzyła. Podczas przesłuchania Marcina pytano o to, z kim się koleguje, z kim spędza najwięcej czasu, no i chłopak wymienił wśród swoich znajomych Krzysztofa. Ponieważ była to prawda, znali się od wielu lat, mieszkali obok siebie, powiedział więc prawdę, nie mając pojęcia, jakie będą tego konsekwencje. Aresztowanie Marcina było szokiem dla jego przyjaciela Krzysztofa. Był pewien, że to jakaś pomyłka, niepokoił się, ale następnego dnia musiał być w szpitalu w Białymstoku. Pojechał tam razem z rodzicami, bo chłopak walczył z chorobą nowotworową węzłów chłonnych. Z tego powodu nie chodził do szkoły, miał indywidualny tok nauczania. Szanse na wyjście z choroby miał niewielkie. Przynajmniej tak twierdzili lekarze do tej pory, ale tego dnia w szpitalu okazało się, że jego stan się poprawił i ma szansę wyjść z choroby. Gdy wracał do Giżycka, był szczęśliwy, wybierał się razem z ojcem, by obejrzeć malucha, którego chciał kupić. Natomiast tego, co zdarzyło się po chwili, nikt się nie spodziewał. Przed domem Krzysztof został brutalnie wyciągnięty z auta rodziców przez policjantów i zabrany na przesłuchanie. Krzysztof pomimo młodego wieku miał poważne problemy zdrowotne. Od dzieciństwa nie miał jednego oka, oprócz nowotworu zmagał się z kilkoma innymi chorobami, miał przyznaną pierwszą grupę inwalidzką, także sam był raczej obiektem kpin i prześladowań, spędzał większość czasu w domu z rodziną, nie był jakoś przesadnie silny czy sprawny fizycznie, wręcz przeciwnie, więc już w pierwszej chwili właściwie jego obraz jakoś nie bardzo pasuje do tego odmalowanego przez Roberta prowodyra okrutnego zabójstwa. Krzysztof nie znał żadnej z ofiar ani nikogo z podejrzanych, oczywiście oprócz Marcina. Pamiętną niedzielę spędził z rodziną. Był w kościele, następnie z wizytą u babci mieszkającej w okolicach Giżycka. Widziały go też inne osoby z rodziny i z grona dalszych znajomych. Wszyscy potwierdzili podaną przez Krzysztofa wersję. Pomógł w tym fakt, że był to dzień wyborów, dzięki czemu pomimo upływu kilku miesięcy wiele osób mogło sobie skojarzyć, co wtedy robiło. Ten dzień był w jakiś sposób charakterystyczny przez to. Pewnie gdyby nie to, wielu świadków mogłoby nie kojarzyć tamtych wydarzeń. Policja nie zabezpieczyła, jak już mówiłam, żadnych dowodów z miejsca zbrodni. Nie przeprowadziła też wizji lokalnej z udziałem Marcina i Krzysztofa. Akt oskarżenia opierał się więc wyłącznie na zeznaniach trzech nastolatków, którzy byli przy tym współoskarżonymi, choć Marcin i Krzysztof konsekwentnie nie przyznawali się do winy i nie przyznają się do niej do dzisiaj. Jednak policja i prokuratura nie miały większych wątpliwości co do ich winy. I w październiku 1999 roku w Suwałkach rozpoczął się proces.
Zeznania Roberta, Sebastiana i Piotra z czasem przestały być już tak spójne jak na początku. W którymś momencie Sebastian i Piotr przyznali nawet, że Krzysztofa i Marcina nie było tamtego dnia nad kanałem, a do złożenia takich zeznań nakłonili ich policjanci. Niektórzy twierdzą, że podczas składania wyjaśnień obaj sprawiali wrażenie, jak gdyby kogoś się bali, natomiast nie chcieli powiedzieć kogo. Twierdzili, że tej osoby nie ma na sali sądowej. Robert gubił się w zeznaniach i przeczył sam sobie. Proces przybrał trochę taki kierunek słowo przeciwko słowu, a właściwie nie trochę, tylko całkowicie. Wyrok zależał od tego, komu uwierzy sąd. Bo dowodów potwierdzających przebieg zdarzeń nie było. I chociaż rodziny Marcina i Krzysztofa potwierdzały ich alibi, sąd postanowił dać wiarę nastolatkowi z poprawczaka i jego nieletnim kolegom, którzy w sprawę byli zamieszani. Zeznania ojca Krzysztofa uznano za zbyt drobiazgowe, sąd stwierdził, że to niemożliwe, aby ktoś tak dokładnie zapamiętał wydarzenia z jakiegoś zwykłego dnia sprzed kilku miesięcy. Uznano, że zmyśla, by ratować syna. Jednocześnie sąd uznał za wiarygodne zeznania próbujących ratować własne tyłek współoskarżonych, chociaż nie byli w stanie na przykład powiedzieć w przybliżeniu chociażby, jak byli tamtego dnia ubrani Krzysztof i Marcin. W rezultacie sąd uznał Krzysztofa i Marcina za prowodyrów tego zabójstwa i skazał ich na 25 lat pozbawienia wolności. Wyroki pozostałych trzech chłopaków były znacznie niższe. Robert dostał 15 lat, Piotr 8, a Sebastian 7. Motyw zabójstwa nie został ustalony. Nikt nie potrafił wskazać, dlaczego właściwie Krzysztof i Marcin mieliby dopuścić się tak okrutnego czynu, ani dlaczego ich ofiarami byli właśnie Adam i Szymon. Pomimo, że jedyną osobą, która miała zatargi z braćmi, a więc mogła mieć jakiś motyw, był Robert, fakt ten nie został wzięty pod uwagę przez sąd. Ale to nie koniec sprawy. Prokuratura zaskarżyła wyrok, sprawa była ponownie rozpatrywana w 2000 roku, przesłuchiwani byli kolejni świadkowie, wreszcie doszło do kolejnej rozprawy. Tym razem wśród świadków pojawił się kolega z celi Roberta. To jest mój ulubiony rodzaj świadka swoją drogą. Kolega z celi, gotowy powiedzieć cokolwiek, byle tylko urozmaicić sobie trochę odsiadywanie wyroku. Zawsze wiarygodność takich świadków jest bardzo wątpliwa. Podobnie zresztą jak to, co sobie mówią więźniowie w celach, też może mieć różne motywacje i niekoniecznie nadaje się na dowód w sądzie. Ale tym razem było trochę inaczej, bo zeznania kolegi z celi potwierdził sam Robert. Przyznał on, że pomówił Krzysztofa i Marcina. Obiecano mu za to status świadka koronnego, co oczywiście się nie wydarzyło. Policja miała zmuszać go do zeznań biciem, a protokół z przesłuchania według słów Roberta był gotowy jeszcze zanim rozpoczęło się przesłuchanie. Zeznania były mu sugerowane przez miejscowych funkcjonariuszy policji, natomiast nie był w stanie powiedzieć, dlaczego policjanci mieliby robić coś takiego i ostatecznie sąd nie potraktował poważnie jego zeznań. W styczniu 2002 roku zapadł wyrok, Robert dostał 25 lat więzienia, a Krzysztof i Marcin dożywocie. Obaj złożyli kasację, ale ta kasacja została oddalona i mniej więcej w tym czasie w sprawę zaangażowała się też Helsińska Fundacja Praw Człowieka. W swoim raporcie wypunktowała wszystkie wątpliwości, które pojawiły się w związku z tą sprawą. Dołączono do niego też opinię psychologiczną, z której wynika, że Krzysztof, spokojny chłopak z pierwszą grupą inwalidzką, w żadnym wypadku nie jest typem prowodyra, lidera i jest bardzo wątpliwe, by był w stanie tak bezwzględnie podporządkować sobie pozostałych chłopaków, szczególnie, że jednym z nich był Robert, który z pewnością do uległych nie należał i swoim kryminalnym doświadczeniem przerastał wszystkich pozostałych tam obecnych. W 2008 roku Marcin i Robert spotkali się w jednym więzieniu i po pewnym czasie Marcin przemycił do więzienia dyktafon, na który nagrał ich rozmowę w łazience, czy też gdzieś w pralni. Z tego nagrania wynika, że od początku wrobienie Kaczmarczyka i Chmielewskiego było ustawione przez policjantów prowadzących sprawę. Fragmenty tego nagrania możecie usłyszeć w odcinku Państwo w Państwie poświęconym tej sprawie. Macie oczywiście do niego link w źródłach. Robert twierdził, że tamtego dnia nad kanałem było z nim dwóch innych mężczyzn. Twierdził, że ich nie znał, że znali ich tylko Piotr i Sebastian i że to oni byli tutaj
jakby głównymi prowodyrami tego zajścia. Więcej nie chciał zdradzić. Potwierdził jedynie, że Krzysztof i Marcin nie mieli z tą sprawą nic wspólnego. Robert potwierdził to również później w rozmowie z przedstawicielem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która została zarejestrowana, tym razem już za jego wiedzą i zgodą, bo tamta rozmowa w więzieniu była nagrywana bez jego wiedzy. Jednak również i tym razem nie chciał mówić więcej o tajemniczych dwóch mężczyznach, którzy mieli z nimi być wtedy nad kanałem. Dlaczego? W sprawie już wcześniej pojawił się świadek incognito, z którego zeznań wynikało, że tamtego popołudnia nad kanałem były jeszcze dwie osoby, starsi bracia Roberta. Sąd nie wziął jednak pod uwagę tych zeznań. To ciekawe, bo ci dwaj mężczyźni o kryminalnej przeszłości, jak wspominałam na początku, prawdopodobnie wiedzieli o skardze złożonej przez matkę Adama na ich brata. Mieliby więc znacznie bardziej wiarygodny motyw niż Marcin i Krzysztof. To też wyjaśniałoby, dlaczego Robert ukrywał prawdę, a ich obecność w miejscu, w którym urządzili sobie libację, Robert i jego koledzy, była zdecydowanie bardziej uzasadniona niż obecność tam Krzysztofa i Marcina, z którymi nawet się nie kolegowali i którzy zresztą mieli alibi. Jednak nie ma na to żadnych dowodów, ani żadnego świadka gotowego wskazać ich jako sprawców zbrodni przed prokuraturą i w sądzie. Może to więc być tylko kolejne pomówienie. W 2013 roku sprawą Krzysztofa i Marcina zajęła się kancelaria Romana Giertycha, która podjęła kolejne działania prawne mające na celu wznowienie procesu. Złożono również wniosek o zwolnienie obu skazanych z odbywania kary na czas postępowania. Sąd uznał jednak, że nagranie z oświadczeniem Roberta to niewystarczający dowód, by wznowić sprawę. Pomimo, że mężczyzna potwierdził swoje zeznanie przed prokuraturą, trochę to rozumiem, bo Robert zmieniał już swoje zeznania nie po raz pierwszy. Nikt nie może go posądzić o prawdomówność. Poza tym, z tego co wiem o tym, jak funkcjonują więzienia, to zmuszenie kogoś do złożenia takiego zeznania przy odpowiednich znajomościach wcale nie musi być takie trudne. Od razu powstaje pytanie, dlaczego czekał tyle lat, żeby powiedzieć prawdę. Przecież miał już wcześniej mnóstwo okazji, żeby to zrobić. Swoje zeznanie przeciwko policjantom, którzy mieli wymuszać na nim wyrobienie dwóch chłopaków, też odwołał. Oczywiście tu też nasuwa się pytanie dlaczego, ale z pewnością w oczach sądu nie był wiarygodnym świadkiem. Co jednak nie przeszkadzało wcześniej wskazaniu dwóch młodych chłopaków na dożywocie praktycznie tylko na podstawie jego zeznań. Tu dodatkowo utrudnia jeszcze wszystko fakt, że Robert, Sebastian i Piotr odwoływali już swoje zeznania na wcześniejszych etapach śledztwa. Dlatego obecnie, nawet gdyby zdecydowali się wyznać całą prawdę i wskazać winnych, takie zeznanie może nie zostać potraktowane jako nowy dowód w sprawie, bo oni już to mówili, tyle że z jakiegoś powodu sąd w te zeznania nie uwierzył. W 2016 roku skazani postanowili podejść do sprawy trochę tak na wzór O.J. Simpsona, tylko odwrotnie. Bo w przypadku O.J. Simpsona to rodzina ofiary oskarżyła w procesie cywilnym uniewinnionego mordercę. Tutaj natomiast to skazani w procesie cywilnym chcieli pozwać Roberta o zniesławienie i w ten sposób udowodnić niejako swoją niewinność. Jest to oczywiście nietypowe działanie w Polsce. Nie zdarzyło się jeszcze, żeby ktoś w ten sposób dowiódł swojej niewinności w procesie cywilnym o ochronę dóbr osobistych. Taki wyrok byłby precedensowy, jednak powództwo zostało oddalone i w uzasadnieniu tej decyzji sędzia zwróciła uwagę, że zgodnie z prawem ustalenia w prawomocnym wyroku w sprawie karnej są wiążące dla sądu w postępowaniu cywilnym, a uwzględnienie takiego powództwa oznaczałoby podważenie prawomocnego wyroku karnego. Helsińska Fundacja Praw Człowieka nadal walczy o wznowienie procesu Krzysztofa i Marcina, o czym można przeczytać m.in. w książce Będziesz siedzieć Violety Krasnowskiej. Jeśli interesują Was takie sprawy, w których doszło do pomyłki wymiaru sprawiedliwości, niesprawiedliwego procesu i tym podobnych, to polecam tę lekturę, chociaż ogólnie jest ona dość przygnębiająca, bo nie wszystkie tego typu sprawy mają taki happy ending jak sprawa Tomasza Komendy, a jeśli on następuje, to i tak zwykle po wielu wyniszczających dla całych rodzin latach. I sprawa Zgierzycka jak na razie też szczęśliwego zakończenia się nie doczekała, choć rodziny Krzysztofa i Marcina wciąż na nie liczą. Na Facebooku możecie znaleźć stronę poświęconą tej sprawie, na której rodzina apeluje do osób, które mają jakąś wiedzę o tym, co wydarzyło się 11 października 1998 roku, aby zgłosiły się i wyznały, co wiedzą.
Macie do tej strony też link w źródłach. W tej chwili jedynie nowe dowody mogą doprowadzić do wznowienia sprawy i muszą to być naprawdę solidne i wiarygodne dowody. W przeciwnym razie żaden prokurator i żaden sąd nie będzie chciał tej sprawy ruszyć. Wiadomo, że wszelkie takie pomyłki wymiaru sprawiedliwości są bardzo kłopotliwe i wiele osób może mieć później z tego powodu kłopoty, wiele karier może stanąć pod znakiem zapytania, także żadna instytucja nie lubi przyznawać się do zaniedbań, szczególnie, że jeśli po ponad 20 latach niesłusznego pobytu w więzieniu wystąpiliby o odszkodowania i wygrali, to wysokość takich odszkodowań mogłaby być naprawdę zawrotna. Trudno jest, będąc takim pobocznym obserwatorem, zająć stanowisko w sprawie, w której wszystko opiera się na czyichś zeznaniach. I to na zeznaniach osób bezpośrednio zamieszanych w sprawę. Do tego będących w bardzo młodym wieku, w czasie, gdy doszło do tej zbrodni. Zabawne, to znaczy tak upiornie zabawne, jest to, że odrzucono zeznania Roberta uniewinniające Marcina i Krzysztofa, argumentując, że jest notorycznym kłamcą, a jednocześnie zeznania tego samego notorycznego kłamcy zostały uznane za wystarczająco wiarygodne do skazania dwóch osób na dożywocie. Na korzyść Marcina i Krzysztofa na pewno należy zapisać to, że ich zeznania się nie zmieniły i od 22 lat mówią dokładnie to samo. Chociaż oznacza to, że nie mieli szansy na złagodzenie wyroku i że prawdopodobnie nigdy nie będą mieli szansy na wcześniejsze zwolnienie z więzienia, bo system penitencjarny działa tak, że przyznanie się do winy jest początkiem tego procesu resocjalizacji i jeśli ktoś się do niej nie przyznaje, a zgodnie z prawem jest winny, tym samym jest po prostu niereformowalnym kryminalistą i no, nie zasługuje na żadne przywileje. Także prawdopodobnie już w tym momencie dla Marcina i Krzysztofa bardziej korzystne byłoby przyznanie się do winy. Są w więzieniu od ponad 20 lat, pewnie mogliby się już starać o zwolnienie warunkowe, ale obaj mówią, że nie wyobrażają sobie, by mogli przyznać się do popełnienia zbrodni, z którą nie mają absolutnie nic wspólnego. Z drugiej strony Robert, Sebastian i Piotr zeznania zmieniali kilkukrotnie. Wszyscy na którymś etapie odwołali też swoje oskarżenia pod adresem Krzysztofa i Marcina. Nie wydają się osobami na tyle wiarygodnymi, by tylko na podstawie ich słów wydać wyrok bez żadnych dowodów rzeczowych, bez motywu i wobec szeregu zeznań potwierdzających alibi oskarżonych. Czy to możliwe, że za tą zbrodnią stoją jeszcze jakieś dwie osoby, które nigdy nie znalazły się na liście podejrzanych, a które poinstruowały trzech chłopaków, co mają mówić i zastraszyły ich? To by oznaczało, że prawdziwi mordercy pozostają wciąż bezkarni. Czy Robert i jego koledzy wymyślili, że był z nimi ktoś jeszcze, żeby rozmyć odpowiedzialność, a w rzeczywistości na miejscu zbrodni byli tylko we trzech? Czy policja była w to jakoś zamieszana, czy po prostu chciała szybko zamknąć sprawę i sama uwierzyła w tę wersję? To są pytania, na które dzisiaj nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Na facebookowej stronie Marcina i Krzysztofa można przeczytać, że rodzina dzięki różnym doniesieniom poznała prawdę o tym, co wydarzyło się 11 października. Brakuje im jednak na to dowodów i świadków gotowych zeznawać. Oni sami wciąż wierzą, że mogą zostać oczyszczeni z zarzutów i wyjść na wolność, jednak od lat nic się w ich sprawie nie ruszyło, pomimo wielu kolejnych prób nagłaśniania sprawy w mediach, zaangażowania Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, zatrudnienia prawników, detektywów, w tym detektywa Rutkowskiego oczywiście na którymś etapie. Działania, jakie mają jeszcze do dyspozycji, właściwie już się wyczerpały. Mogą liczyć tylko na pojawienie się mocnych nowych dowodów i uporu jakiegoś prokuratora zdeterminowanego, by wyjaśnić sprawę. Trochę przykre jest, że w tym wszystkim gdzieś zapominamy trochę o samych ofiarach, czyli o Adamie i Szymonie, o chłopakach, którzy zginęli właściwie bez powodu albo z jakiegoś bardzo błahego powodu, o chłopakach, którzy nikomu nie robili krzywdy i mieli przed sobą całe życie. Niestety ta sprawa toczy się gdzieś tam wokół oskarżonych, słusznie bądź niesłusznie, natomiast same ofiary, o których powinniśmy pewnie pamiętać przede wszystkim, gdzieś w tym całym obrazie nam znikają, co niestety jest bardzo częste w takich sprawach. To już wszystko na dzisiaj. Dla mnie historia niesamowicie bulwersująca i odbierająca wiarę w wymiar sprawiedliwości. Link do podstrony, na której znajdują się wszystkie źródła, z których korzystałam przy tworzeniu odcinka, jak zwykle znajdziecie w opisie odcinka. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, życzę Wam spokojnych świąt, bez żadnych zbrodni, a w Sylwestra zapraszam na specjalny odcinek Zbrodni Prowincjonalnych.